Nie śpiewem, nie marszem, a biegiem. W ten sposób 3000 wrocławian postanowią uczcić rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. 5, 4, 3, 2, 1. Trasa pierwszego biegu niepodległości była wytyczona w samym centrum Wrocławia. Uczestnicy rozpoczynali i kończyli zmagania w sercu miasta, przy fontannie na rynku. Niska temperatura i wieczorne godziny nie przeszkodziły biegaczom w osiąganiu dobrych rezultatów. Kibice pomagali, muzyka, oprawa świetna. Najlepsza dycha w moim życiu. Godzina 23:15. Bo ja w ogóle nie biegam, ja jeżdżę na rowerze. Super, jesteśmy zadowolone. Życiówka normalnie. 1,5 godziny. Są takie emocje, ale to dzięki tym ludziom, którzy stoją z boku. To jest niesamowite, jak kibicują, jak dzieciaki uczą takiej, no nie, ja nie wiem jak to powiedzieć, takiej solidarności z tymi, którzy biegną i się męczą. Jest mega satysfakcja, zwłaszcza, że długo nie biegałem. Były problemy fizyczne, ale udało się, jest piękny medal pamiątkowy, naprawdę super. Na starcie nie zabrakło też Jacka Sutryka. Prezydent Wrocławia pokonał 10 km w czasie poniżej godziny i w ten sposób zakończył świętowanie. Kończymy popołudniem, które na ogół było już takie puste. Mieszkańcy Wrocławia już powoli wracali do swoich domów, a my postanowiliśmy to wspólne świętowanie przedłużyć do samego końca. No i jesteśmy razem, jest muzyka. Uśmiechnięci ludzie, zarówno ci, którzy biegli, jak i ci, którzy kibicowali. W biegu niepodległości wynik nie był najważniejszy. Jako ostatni do mety dobiegł najstarszy uczestnik biegu. Czesław Marciak ma 90 lat i mimo upadku na trasie nie opuszczał go dobry humor. Wrocław to jest moje miasto, mojej wczesnej młodości, zaraz po wojnie. I dlatego z wielkim sympatią, z wielkim sentymentem tu przychodzę. Choć dziś miałem najbardziej nieszczęśliwy bieg ze wszystkich w całym moim życiu, bo się wykopytnąłem na rozgrzewce. Triumfował reprezentant Ukrainy Roman Romanienko. No, trasa dość prosta, można było naprawdę szybko biec. Podobał mi się zwłaszcza start. Wrocław to bardzo piękne miasto. Najlepszy z Polaków, Emil Dobrowolski, zajął 3. miejsce. Na pewno cieszę się, że wskoczyłem na podium, tak naprawdę rzutem na taśmę, bo Kanijczyka, który dobiegł na 4. miejscu, dogoniłem około 700 metrów do mety. Cieszę się, że się udało. Czas też nie jest najgorszy, więc jest okej. Wśród kobiet Polka była jeszcze bliżej zwycięstwa. Ostatecznie Aleksandra Lisowska przegrała jedynie z Kenijką Kelly Jepchumbą. Liczyłam się na zwycięstwo, niestety się nie udało, choć do ostatniego kilometra myślałam, że jeszcze się uda. No niestety dzisiaj koleżanka Kenijka była ode mnie szybsza. Bieg niepodległości we Wrocławiu to nowa impreza na mapie miasta. Jednak organizatorzy zapowiedzieli już, że druga edycja z pewnością się odbędzie. Dla Echo24 Wojciech Klich.